Zapraszam widzów na dzień czwarty festiwalu. Dzieci oczekują w kinie ciekawych, dobrze opowiedzianych, mądrych, zabawnych historii. Zresztą podobnie jak dorośli. Rzeczywiście dzieci pewnie reagują bardziej spontanicznie. Dzisiaj dla szczególnie młodszych dzieci utrzymanie uwagi przez 90 minut jest prawie że niemożliwe. To jest pewien kłopot, szczególnie kiedy pokazujemy w retrospekcjach filmy starsze, które jednak mają zupełnie inne tempo akcji. Ale chcemy takie filmy pokazywać, bo one są niezwykle wartościowe i tak naprawdę, jeżeli są dobre filmy, zawsze wciągną tę najmłodszą widownię, nawet jeżeli przyzwyczajenia odbiorcze są już nieco inne niż kiedyś. Ostatnio obejrzałem dwa filmy filmowane przez Disneya. Jeden był o takiej rodzinie lisiej, taki lis przehera, tylko współcześnie. I tam grają klasyczne lalki, nawet czasem wykonane niezbyt starannie. Natomiast dekoracje są takie zrobione na komputerze. Widocznie doszli do wniosku, że żeby nie wiem jak tam owłosić sztucznie takiego lisa, to on nigdy nie będzie prawdziwym lisem. To jest odejście w stronę tej prawdy, prawdy lalki. To jest bardzo dobre przetarcie przed fabułą i polecam każdemu, kto się jakby przymierza do fabuły. Ja się czuję dużo pewniej na planie w każdym razie po zrobieniu Mazurka niż tylko po swoim filmie dyplomowym, ale to też jest kwestia bardzo indywidualna. Niektórzy są już gotowi dużo wcześniej. Studio Munka finansuje te filmy i oddaje je tak naprawdę producentom wykonawczym do wykonania, którzy też tak naprawdę nic nie narzucają. W momencie, kiedy to nie jest film komercyjny, kiedy nie chodzi o to, żeby obsadzić gwiazdy, tylko po prostu zrobić dobry film, to jest całkowita swoboda artystyczna. Ja obsadziłam dokładnie wszystkich, których chciałam. Wszyscy moi współpracownicy byli wybrani przeze mnie. Nie było, nic nie było absolutnie narzucone od góry. Dużo mieliśmy problemu właśnie z rekwizytami. Znaleźć rekwizyty tamtych czasów, rekordzono, to nie jest takie proste.